Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj startujemy z kolejnym testem. Mówię tak kolejnym, bo ten mam na dysku, jeszcze go nie wygrałam. Różnie być może, ale w każdym razie nagrywam kolejny test kosmetyków drogeryjnych. I to jest akcja ta minus 49, tak dla przypomnienia, która niedługo będzie w Rossmanie, jeśli chodzi właśnie o tą też promocję. Nie wiem, czy to po polskiemu zabrzmiało, ale w każdym razie chodzi o to, że od 30 września. Ktoś mi mówi, że 29, ale ja tutaj mam informację, że promocja startuje 30 września i najpierw są usta, paznokcie, później oczy, później twarz. Od 6.10 do 11.10 są oczy, później od 12.10 do 16.10 twarz. Także tak, startuje ta promocja minus 49 i ja też z tej okazji nagrywam Wam testy, nagrywam Wam też taki filmik ogólny, w którym też powtórzą się niektóre z tych kosmetyków, które Wam polecam, na co zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, sprawa wyjaśniona, więc zaczynamy test. Dzisiaj moja twarz wygląda bardzo, bardzo ładnie, mimo że jestem, tak nieskromnie stwierdzę, mimo że jestem niewyspana, bo jestem po nocce, ale nie, tak moi drodzy, to nie jest tak fajnie, że to sama natura, to już jest podkład, korektor, brwi zrobione oraz puder. I już Wam mówię, co mam na sobie. Mam mieszankę podkładów Bourjois Healthy Mix, który jak dla mnie jest bardzo dobrym podkładem, oraz rimmel Match Perfection. Bourjois jest za jasny, ten jest troszeczkę za ciemny, więc mieszanka jest miodzią, nałożony gąbką, wyglądają po prostu pięknie, pięknie, pięknie. Oczywiście korektor, który ostatnio dobrze mi się sprawdza, to ten korektor z ostatniego testu, a mianowicie Radiance od Bourjois. Właśnie Sandra zawsze do mnie mówi, miałaś tą szminkę z Bourjois, także po niej powtarzam, mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa. W kolorze 01 Ivory. To wszystko mam zmatowione pudrem z Rimmela Lasting Finish. I słuchajcie, z nim jest dziwna sprawa, z tego względu, że tak szybciutko Wam wyjaśnię. W poprzednim teście nałożyłam, jak widzieliście, ten podkład, bazę, no i po kilku godzinach pokazywałam Wam się, no oczywiście ten puder, pokazywałam Wam się i naprawdę twarz dość mocno mi się wyświeciła, co osobiście dla mnie nie jest problemem, ale jednak świecenie było. I ja sobie myślę, że tak, że ten puder jest pewnie takim lekkim pudrem, się najeżuję. Taki. Już straciłam już rachubę, ale w każdym razie w tamtym teście twarz dość mocno mi się wyświeciła i wydawało mi się, że to jest taki lekki, lekko matujący puder, który jest delikatnie widoczny na buzi, ale raczej właśnie tak fajnie się z nią stapia i to Wam chciałam powiedzieć i przekazać, ale nałożyłam go wczoraj właśnie na tą mieszankę, którą mam dzisiaj na nockę i jakoś nie wiem, czy bardziej się przyłożyłam, nałożyłam go w strefie tą gąbeczką, która jest tutaj dołączona, resztę tak wbiłam sobie w twarz pędzelkiem. I słuchajcie, ja byłam w szoku, dlatego że moja twarz w ogóle się nie wyświeciła, w ogóle, po prostu miałam na twarzy przez grubo ponad 8 godzin mat. To nie był, wiecie, taki naprawdę sztuczny, mocny mat, ale jednak ta twarz cały czas była w macie. Ja po prostu dwa razy byłam w toalecie i dwa razy przyglądałam się tej mojej twarzy i sobie myślę, nie, to jest po prostu jakieś dziwne. Niby podkład jest, niby produkt jest lekki, daje właśnie lekkie takie zmatowienie, tak się przynajmniej wydaje. No tutaj w jednym momencie się wyświecił, a no tym razem po prostu twarz była matowa. Matowa do samego końca i no powiem Wam szczerze, że wielki, wielki szok. Lasting finish o 25 godzin, ma być właśnie trwały. No powiem Wam, że zapowiada się naprawdę dobry puder. Słuchajcie, brwi mam zrobione zestaw do stylizacji brwi z Miss Sporty oraz ta maskara z Bourjois i tutaj też taki update, bardzo trwała, bardzo mocna, ciężko zmywająca się, tak jakby coś ma z wodoodporności. Zawsze jak zmywam makijaż, to ostatnie brwi i muszę pocierać. Nigdy się tak nie zdarzyło, miałam kilka żeli i dopiero z tym mam problem ze zmyciem, więc też po prostu produkt się zapowiada fajnie. Dobra, moi drodzy, teraz zrobimy sobie kontur i najpierw nałożę od Kate Moss ten rozświetlacz tutaj z tego trio. O, ja mam go w kolorze dla przypomnienia 002 Coral Glow i jestem po prostu niesamowicie nim oczarowana, zachwycona i uwielbiam go. Także nałożę go sobie na szczyty kości policzkowych, żeby mieć tutaj taki fajny efekt glow, które ja uwielbiam, lubię też to słowo i nadmiernie go używam, wiem. Także tak, w takich
strefach, które chciałabym sobie rozświetlić. Ciężko się maluje z taką fryzurą na głowie już, ale no nie chciałam znowu taka rozczochrana przed Wami występować. I tutaj mam taki bardzo, bardzo znany, bardzo kultowy bronzer z burżuły, z burżuła. I to jest ta rzekoma czekoladka, która, powiem Wam szczerze, tak chyba ludzie mówią, że ona pachnie czekoladą. Dla mnie to jest bardzo ładny, bardzo fajny, bardzo miły zapach, ale być może to trochę jest czekolada, ale jakoś czekolady moje, które ja mam, inaczej pachniały. Jakoś tak. No nie wiem, nie przypomina mi to za bardzo czekolady. W każdym razie opakowanie jest piękne. To jest gruby kartonik, nawet grubszy niż te opakowania z The Balm. Na przykład Bahama Mama ma troszeczkę taki cieńszy karton. To jest takie jakby troszeczkę grubsze, takie bardziej masywne to opakowanie. W każdym razie startujemy. I ja już go miałam na sobie. Jest to odcień ciepły. Intensywny, jak zobaczycie. Nie wiem, dlaczego zaczęłam od tej strony, na której kompletnie nie będziecie widzieć tego, co chcę Wam powiedzieć i przekazać. W każdym razie ja go naprawdę teraz dzisiaj dokładam delikatnie, bo oczywiście wczoraj się nim malowałam, się zamachnęłam, podeszłam jak do Kate Moss i po prostu no, miałam dość mocny ten kontur, rozstarłam sobie to później, ale jednak był dość mocny ten kontur. A więc tak, kolor jest ciepły, więc na pewno nie każdemu podpasuje. Następnie jest dość intensywny, więc można z nim przesadzić, można sobie zrobić nim krzywdę. Ładnie pracuje się z nim, fajnie się rozprowadza, nie robi plam, nie robi smug, chociaż wiecie, no różnie być może, to wcale nie musi być wina bronzera. Ja go nakładam w takiej delikatnej, mniejszej ilości, to naprawdę bardzo ładnie i subtelnie wygląda, ale mówię, to jest taki kolor, który nie każdemu podpasuje, który po prostu nie sprawdzi się na każdej karnacji. Tak. Ale myślę, że dla opalenia twarzy, dla przybrązowienia naprawdę, naprawdę bardzo fajny produkt dla ciemniejszych i średnich karnacji. Dobra, ja już wiedząc, jak go używać, naprawdę to użyłam go w takiej mniejszej ilości i efekt mi się bardzo, bardzo podoba. To jest takie przybrązowienie, opalenie buzi, nadanie takiego kolorku i tak jak mówię, no wydaje mi się, że cery takie cieplejsze z kolorkiem na twarzy bardziej będą zadowolone, bo bladzioszki, no to jest moim zdaniem dość intensywny kolor i jednak blade rycerze nie będzie pasował, chociaż no każdy lubi co innego. I dobra, moi drodzy, teraz przejdziemy do oczu. Dobra, jesteśmy tak zbliżeni, ale znaczy tak, ja skorzystam dzisiaj z tej paletki, w sensie z tej bazy, bo powiem Wam szczerze, że ta baza jest całkiem, kurczę, i tak się zastanawiam, że fajnie by było, jakby Astor, zrobiłam dziurę, wsadziłam paznokcia, taką bazę samą wprowadził, chyba że jest, a ja o tym nie wiem, to dajcie mi znać, czy nie, to dajcie mi znać, dlatego że baza jest bardzo fajna, bardzo kremowa, jak widzicie kryjąca. Od razu jakieś tam, nie wiem, zaczerwienienia, zasinienia czy żyłki na powiekach i powiem Wam, że bardzo fajnie utrzymuje cienie, także same superlatywy i ja osobiście bym była chętna na tą właśnie bazę tutaj z tej paletki. Oczywiście będę się nią smarowała teraz, no z tego opakowania nie ma problemu, ale tutaj pewnie dużej pojemności nie ma, więc wolałabym większej pojemności. O! Zobaczcie, jaki ona ma fajny pigment. O, tak. I nałożę ten jasny cień tutaj. On jest taki biały z domieszką beżu, ale z bardzo małą domieszką beżu. Bardziej pod biel mi tu podchodzi, pod taki kolor ekry troszeczkę, taki rozbielony. I nałożę sobie szybciutko, żeby zagruntować po prostu ten kolor. W ogóle pigment tego koloru jasnego jest naprawdę, naprawdę dobry. Dobra, przejdziemy do cienia. Mam tutaj cień z Bourjois i to jest taki pojedynczy cień w kolorze 02, który jest po prostu piękny. W ogóle opakowanie jest śliczne, zobaczcie. Takie niby delikatne, subtelne, no piękne, piękne, z lusterkiem w środku. Tutaj mamy kolor, który prezentuje się w ten sposób używany, tak? I jest to kolor takiego różowego złota, ale na bazie beżu, bardzo delikatny, bardzo subtelny. To jest kolor, który
Ja uwielbiam, to jest kolor, który ja uważam za taki must have makijażu. To nie jest taki nachalny kolor, wiecie, świecący się jak rozświetlacz, który bardzo mocno widać na powiece. Bardzo delikatne, takie świetliste wykończenie perłowe, które po prostu pięknie powiekę rozświetla, rozjaśnia i dodaje, myślę, tutaj naprawdę fajny efekt całego makijażu. Ja lubię taki kolor dać na całą powiekę. I kreska właśnie tak jak dziś będzie i nic więcej tak naprawdę nie potrzeba. Piękny, piękny kolor. Kamera pewnie nie uchwyci tego błysku, bo nie jest to mocny błysk, ale delikatny, jak gdzieś tam, wiecie, głową się pokręci, na pewno widać. Tak. I słuchajcie, na dolną powiekę troszeczkę mam sobie tego brązera od Kate Moss, żeby troszeczkę, wiecie, zaznaczyć jednak tą dolną powiekę, żeby nie była taka goła, tylko gdzie ja mam, dobra, wezmę sobie. Tylko delikatnie, nie musi być jakoś bardzo znać, ale żeby ta powieka nie była taka, wiecie, pozostawiona. Ok, sama, i teraz przejdziemy do malowania kreski. I chcę Wam tutaj pokazać produkt, który też już sobie użyłam. Jest to Scandalize, ta seria Scandalize, z tego jeszcze jest tusz do rzęs bodajże. Nawet go mam tutaj. I to jest liner, long lasting, waterproof i tak dalej, i tak dalej. Co mnie w nim urzeka, to ta końcówka. Następnie, ja osobiście ostatnio odeszłam w ogóle od czego? Od linerów w pisaku czy w żelu, obojętnie, po prostu rysuję kreskę kredką. No i teraz na rzecz filmiku przetestuję i poświęcę się. Nie no, żartuję, po prostu chcę Wam przetestować i pokazać. Miałam go już raz na sobie i słuchajcie, tak precyzyjnej końcówki, tak precyzyjnego linera jeszcze w życiu nie miałam. Miałam dobre linery, naprawdę bardzo dobre linery, które mogę Wam polecać, które przetestowałam, które naprawdę umiliły mi czas makijażu, ale tak precyzyjnego, tak prostego w użyciu produktu nie miałam. Naprawdę, jeśli jesteście osobą początkującą, chcecie się nauczyć malować kreski, to tylko ten liner. Problem jest taki, że jego trzeba trzymać w ten sposób, żeby tusz spływał do tej końcówki. I ludzie właśnie często mówią, że nie lubią takiego rodzaju linerów z tego względu, że właśnie trzeba w ten sposób z nim postępować. Słuchajcie, tutaj rysujecie jak po prostu, nie wiem, ołówkiem na kartce, jaką chcecie grubość kreski. Naprawdę, możecie namalować kreskę przy samej nasadzie, praktycznie niewidoczną, delikatnie tylko pogrubiającą linię rzęs. Możecie oczywiście namalować coś mocniejszego, ale po prostu no, precyzja tego produktu powaliła mnie totalnie. I żeby nie było, że ktoś powie, że ja po prostu potrafię malować kreski, bo naprawdę nie potrafię malować kresek. Za każdym razem wychodzi jedna inna od drugiej. I za każdym razem sobie myślę, Boże, co ja zrobiłam na tych oczach? No, myślę, że kreska gotowa i oczywiście z tej kreski jestem zadowolona, podoba mi się, ale kiedy zrobię drugą, pewnie będzie takie znowu. Dobra, moi drodzy, ja pomaluję szybciutko rzęsy kreskę poza kamerą i do Was wracam jeszcze, co Wam powiem ciekawego, że ten tusz, bo że ten liner nie brudzi jakoś rzęs. Tak naprawdę nie mam w ogóle pofarbowanych od tego linera rzęs. Co za każdym razem, kiedy sięgałam po taki liner, nie mogłam tego jakoś, nie wiem, wypracować, żeby nie pomazać sobie rzęs i później, wiecie, otwarłam oko szybko i las odbite kropki na powiece, ale to takie, wiecie, moje przygody makijażowe. Także ja mam i zaraz do Was wracam. Jedna różni się od drugiej. No nic nie zrobimy, moje drogie panie, ale liner bardzo Wam polecam. I teraz tak, tusz do rzęs. Teraz tuszujemy rzęs i teraz się zastanawiam, może też jakiś tutaj mam tusz z Bourjois. Brush tu jest 2 w 1 brush, coś takiego. Mam też właśnie Rimmel Volume Colorist. Mam tego, cwaniaczka Scandalize i mam
Miss Sporty 100% Black Rock Pump Amp Booster. Nie wiem. Nie wiem. Doradźcie. Zobaczymy, co ta maskara z burżuła ma robić. Ostatnia maskara z burżuła bardzo mi się spodoba, więc być może również ta mi się spodoba. Twist Up Burżuła. Innowacyjny mechanizm pozwala malować w dwóch pozycjach, dzięki którym osiągniesz dwa cele. Wydłużenie i pogrubienie. To proste, wystarczy przekręcić szczoteczkę. Okej. Czyli co? Jedynkę jak weźmiemy... O! Już mi się podoba w masylikonową szczoteczkę. To mamy taką szczotę, ale długa jest, zobaczcie. A później jak przekręcimy... Aha, czekajcie. Na dwójkę. Ja w ogóle jaki czadzior! Patrzcie na to! Ha! Jeszcze raz, poczekajcie. Przekręcamy na jedynkę. Ową maskarę. Proszę bardzo. Jest prosta? Jest prosta. I patrzcie się na to. Cyk. Odkręcamy tą samą maskarę, żeby nie było, że to jakiś David Copperfield. Ha! Ha! I mamy ją skręconą. No, nie mogę. No, rewelacja. Już mi się ta szczoteczka podoba. Dobra. Tak, aha, jedynka ma dawać wydłużenie, a dwójka ma dawać volume oversize. Tak. 21 black. Dobra, zacznę od lewego oka, bo w nim mam ładniejsze rzęsy. I tu będę oceniała efekt, bo na tych prawych to nie bardzo. O Jezus, ale nakładę dużo tuszu. Że ja mam lusterko, fajniejsze, halo. Pożyczę też kolegę z burżuła. Z lusterkiem. No i oczywiście się z nohalwym wróciłam. Dobra, moi drodzy, pierwsza wasona dla mnie jest słaba, bardzo słaba, to wydłużenie. Wiecie, jak ktoś ma gęste rzęsy i wydłużyć je, to na pewno będzie to wyglądało dużo lepiej. Ja mam raczej właśnie cienkie rzęsy, a długie, więc u mnie ten efekt jest taki słaby. Dlatego też mam nadzieję, że to pogrubienie będzie dużo, dużo lepsze. Także startujemy z pogrubieniem. Nie no, ta szczoteczka to jest w ogóle czad. Tam w środku pewnie jest jakieś pokrętełko. Tak myślę. Dobra, bo nic innego nie wykombinuję. Słuchajcie, na rzęsach cienkich, a długich, tak jak moich i moje prawe oko, to ten tusz nie za bardzo się sprawdzi. Wiecie co, on też jest bardzo, bardzo mokry, taki świeży, więc zobaczymy, jak będzie za jakąś tam chwilę. W lewym oku wygląda to lepiej, ale mimo wszystko, no moim zdaniem jest to taki efekt troszeczkę pajęczych nóżek, czyli one są takie wydłużone, no niby coś z pogrubienia jest, bo no widzicie, że ten efekt jest mocniejszy przy drugiej warstwie, ale mimo wszystko ja mam wrażenie właśnie, że on mi, nie dość, że ja mam mało rzęs, to on mi jeszcze je posklejał i po prostu... No średnio to wygląda, nie wygląda to najlepiej w tej chwili. Myślę, że gęste rzęsy dla wydłużenia i dla nadania jeszcze objętości takiego wachlarza rzęs, ten tusz się świetnie sprawdzi, fajnie, bo fajnie się pracuje szczoteczką. No i przy tej warstwie drugiej, czyli tej pogrubiającej, faktycznie coś tam się zaczęło dziać, ale tak jak mówię, jest to, moje rzęsy nie za bardzo się do tego tuszu nadają, bo są za cienkie, tak? Jest ich chyba zbyt mało, są długie, ale no niestety tutaj objętości nie mam i ja potrzebuję coś, co mocno je rozdzieli, tak? Nada tak jakby takiej objętości poprzez rozdzielenie i dodatkowo jeszcze właśnie da tak tuszu, żeby one wyglądały faktycznie na... żeby mają zwiększoną objętość. Na usta nałożymy szminkę, bo to już więcej nic nie mam chyba wam do pokazania. Znaczy w sensie mam do pokazania, ale co jeszcze mogłabym tutaj nałożyć, żeby wam coś zademonstrować i pokazać. Ja w sumie mam tutaj kilka szminek. Już widziałyście tą z burżuła. I teraz z nią też taka sprawa, właśnie to też update zrobię. Nałożyłam ją później, czy wczoraj, czy później, nie wiem. W każdym razie drugim razem jak ją nałożyłam ją w dwóch warstwach. Jej troszeczkę było więcej, była bardziej intensywna, bardziej zrobiła się matowa i lepiej się utrzymała. Ona przy pierwszej warstwie, jak ja ją pocierałam, to miałam wrażenie, że po prostu tak jakby mi się robią takie prześwity i takie dziury. No ale ja wtedy wychodziłam do miasta, po prostu no zapomniałam dołożyć drugiej warstwy. No i po 6 godzinach nie wyglądała źle, ale no jednak czegoś więcej bym oczekiwała. I faktycznie takie moje oczekiwania... Co moje oczekiwania? Słowem brakuje. W każdym razie za drugim razem, jak ją nałożyłam w dwóch warstwach, to naprawdę dobrze wyglądała, fajniej się utrzymała i stworzyła właśnie taki efekt
jakbym miała taki lakier na ustach, takie coś mocno, co mocno przywarło do moich ust, także już byłam w dużym razie mniej zadowolona. Szminka z Rimmela w numerze 510, best of the best. Nazwa jest naprawdę the best. Szminka wykręcana w ten sposób, jest to ta seria The Only One, chwalona. Lubiana, ma bardzo ładny zapach, piękny, bardzo lubię zapach, taki zapach szminek. Nakładałam już ją raz i jest bardzo problematyczna, jeśli chodzi o nakładanie, no jest tak dziwnie wyprofilowana, że trzeba ją nałożyć, przynajmniej ja tak mam, na środek. I później tylko i wyłącznie pędzelek, bo można po prostu wyglądać dziwnie. Tak, moi drodzy, wygląda kolor na moich ustach. No i na pewno on różni się z tym, co ja teraz widzę w podglądzie. Zobaczymy, jak wyjdzie później na komputerze efekt. Słuchajcie, to jest... krzywo malowałam w ogóle, dobra, ale nieważne. To jest w ogóle dla mnie klasyczna czerwień. Ja mam wrażenie, że ona jest taka czerwona, ale ma w sobie właśnie niebieski pigment, co wybiela nam zęby. To jest po pierwsze, jest chłodna i chciałabym powiedzieć, że to jest taki naprawdę naturalny czerwony kolor, ale kiedy ja się dłużej nad tym zastanawiam, dłużej patrzę na moje usta, to wkrada mi się tutaj coś i nie wiem, czy to jest właśnie zasługa tych niebieskich pigmentów, które wybielają zęby. Że ona robi się tak delikatnie sztuczna w swojej czerwoności, ale mimo wszystko nadal zostaje klasyczna, mimo wszystko nadal zostaje mega, mega sexy. I pięknie wygląda na ustach, naprawdę. To jest taki ładny, czerwony kolor, który wydaje mi się powinien pasować do każdej karnacji. Nie wiem, jakby jasna blondynka wyglądała w tej śmince. Dlatego, że właśnie ona ma coś w sobie, coś, co delikatnie tworzy ją sztuczną. Tak to się prezentuje, tak to wygląda dzisiejszy makijaż. Tak, myślę, że wyszedł całkiem. Mam takie wrażenie, że troszeczkę puder rozbielił mi twarz, znaczy rozbielił. On jest dość jasny, będzie mi pasował bardziej w takich miesiącach zimowych, kiedy moja twarz zblednie, bo taka troszeczkę ta twarz zrobiła się moja jaśniejsza niż była po nałożeniu podkładu. Takie mam wrażenie, że także moi drodzy, tak wyglądał test. Jeśli zasłużyłam na kciuka w górę, to bardzo Was proszę, dajcie mi znać, czy miałyście któryś z tych produktów, na który polujecie, czy Wam pomogłam rozwiązać problem kupna, czy też nie kupna. Wiadomo, na tej promocji minus 49 bardzo się opłaca kupować kosmetyki, bo mamy je praktycznie 50% taniej, tak? Także nawet jeśli coś nam się nie sprawdzi, no to nie będziemy tak stratne, jakbyśmy zapłaciły całą kwotę. Także moi drodzy, zapraszam Was na kolejny filmik. Mam nadzieję, że się widzimy, ja na pewno będę. A Wy się trzymajcie, przesyłam Wam moc buziaków z tej czerwonej, pięknej szminki, jakże wybierającej moje zęby. Trzymajcie się.